Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Update zużycia gazu. Minął luty. Dzisiaj mamy piątek 3 marca. No i patrzę na mój rejestr, na moją dokumentację. No i ostatnią fotkę, jaką znalazłem, już Wam pokazuję. Fotkę licznika jest z 2 lutego. I było 1047 metrów, można by powiedzieć, to w zaokrągleniu. 1047 metrów. Policzyłem z kalendarzem te dni. Wychodzi dokładnie 29 dni w tym momencie do 3 marca. No i co tu słychać? Luty, powiem Wam, był w połowie dość ciepły, ale w połowie dość mroźny. No to też zaokrąglimy. 1316 minus 1047. 269 metrów. Podzielimy na 29 dni, równa się 9,2. No to średnia jest wyższa. Średnia grudniowa, styczniowa była coś około 8,5. Teraz 9,2, bo tak jak mówię, było dużo mroźnych nocy. Pytanie teraz, po ile jest metr sześcienny w nowym roku? Ktoś mi pisał w komentarzu, że chyba wyjdzie po 3,40, bo w zeszłego roku wychodziło gdzieś tak niecałe 3 zł, 2,80, 2,90, w zależności oczywiście od zużycia, bo to inaczej te opłaty stałe się rozkładają. No to gdyby było 3,40, 269 razy 3,40, ten miesiąc kosztowałby 914 zł. Przypominam, że dom jest grzany na 20 stopni. Ale z ciekawości zerkniemy, ile jest w tym momencie. W tym momencie mamy 20,5 stopnia. Zero ściemy. Tak po prostu jest. I zobaczmy, na ile grzeje piec. Trzydzieści pięć stopni przy temperaturze 3 stopni w tym momencie na zewnątrz. Przypominam, że dom około 145 metrów kwadratowych, ocieplony styropianem dychą. No i warto nadmienić, że ciepła woda cała też idzie z kotła oraz gotowanie, na co idzie zwykle 1 metr sześcienny. Czyli jeżeli tam wyszło 9,2, chyba było tak, no to samo ogrzewanie około 8,2. Dzięki, trzymajcie się.